Państwo mamy świadomość, że w Polsce się dużo dzieje i są różne ważne sprawy, ale my chcielibyśmy rozpocząć od spraw, które dotyczą przyrody i spraw, które bulwersują Polaków w różnych miejscach. Myślę, że również tutaj w Koszalinie i Pomorzu Środkowym, czy w województwie zachodniopomorskim. Czyli spraw związanych z, użyję słowa, które używa minister środowiska, ale zaraz przetłumaczę. Minister środowiska używa pojęcia depopulacji dzików, ale tak naprawdę chodzi o zbiorowy mord dzików. Od 3 tygodni odbywały się polowania zorganizowane, które miały doprowadzić do znaczącej redukcji dzików w Polsce. I minister mówił, że to dotyczy tylko niektórych miejsc, że nie tylko niektórych obszarów i że jest to związane z walką z tak zwanym afrykańskim pomorem świń, czyli ASF-em. Więc ja się na razie odniosę tylko i wyłącznie do dokumentów formalnych, urzędowych, żeby udowodnić Państwu, jak bardzo pan minister kłamie. Świadomie używam słowa kłamie, bo jakbym powiedział, mówi nieprawdę, oszukuje, to w tym przypadku byłoby to zbyt delikatne. Rozpocznę od dokumentu historycznego. Państwo te dokumenty też dostaliście. Rozporządzenie ministra środowiska z 16 marca 2005 roku. I w punkcie 5 w tym rozporządzeniu, który dotyczy określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, w punkcie 5 dotyczy to dzików i tam jest punkt B, lochy, które podlegają ochronie od 15 sierpnia do 15 stycznia. Nie wolno na nie polować, nie wolno strzelać, tylko i wyłącznie dlatego, że one w tym czasie są w ciąży, prowadzą młode, po prostu muszą te młode wychować. Minister środowiska już w rządzie PiS, Jan Szyszko, doprowadził do zmiany przepisów i wydał nowe rozporządzenie 1 sierpnia 2017 i Państwo również macie ten dokument i w punkcie 3 w tym przypadku wpisał, że do wszystkich dzików można polować przez cały rok. Oznacza to tylko i wyłącznie tyle, że lochy, bez względu na to, czy są w ciąży, czy prowadzą młode, można do nich polować. Słowo, jakie się ciśnie do głowy, przynajmniej mi, to barbarzyństwo, bo tak ludzie w stosunku do zwierząt żadnych nie powinni się zachowywać. Ale to jeszcze nie koniec, bo inny minister postanowił za to płacić. Minister rolnictwa wydał rozporządzenie 15 sierpnia 2008 roku i dokonał wyceny za każdą sztukę. Otóż za odstrzał samicy, samicy przelotki lub dorosłej samicy dzika postanowił płacić 650 zł. Chciał i chce z tego zrobić po prostu biznes i zachęcać w ten sposób myśliwych do strzelania do tego typu osobników. Wielu myśliwych, którzy rzeczywiście stosuje kodeks myśliwego, nie pozwala sobie na tego typu zachowanie. Ale najgorsze jest to, co pani minister Golińska napisała. To wszystko to, co już mówię, jest złe, ale tak jak powiedziałem, najgorsze jest to, co pani minister Golińska napisała w odpowiedzi na interpelację posłów. Ona pisze, że prowadzony w Polsce odstrzał dzików, cytuję już teraz, którego celem jest doprowadzenie do zagęszczenia 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy na terenie całego kraju, wynika z konieczności realizacji rekomendacji jednego z zespołów. 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy.
Postaram się, żeby Państwo sobie to potrafili wyobrazić, bo okręg łowiecki, koszaliński, obejmuje mniej więcej stare województwo koszalińskie. To jest około 600 tysięcy hektarów. Tyle jest łącznie obwodów łowieckich w tym okręgu. Na tym terenie żyje w różnych okresach różnie około 12 tysięcy dzików. Teraz jest to około 9 tysięcy dzików. Po wprowadzeniu tych zapisów, o których mówi pani minister Golińska, 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy, łatwo policzyć, oznacza to 600 sztuk. To jest naprawdę mordowanie dzików. I nie ma tutaj żadnego wytłumaczenia. Nie ma tutaj żadnego wytłumaczenia, nie ma żadnego uzasadnienia do takiego działania. To jest dyskwalifikacja dla tych ludzi, którzy z mocy konstytucji powinni dbać o ochronę środowiska, w tym o ochronę przyrody. Z mocy konstytucji dbać o również dziki w Polsce. O znaczeniu dzików w całym łańcuchu przyrodniczym powie pani radna Bogusia Tiece, bo Państwo musicie wiedzieć, że przyroda jest tak skonstruowana, że jak jakiegoś gatunku brakuje, to coś innego w to miejsce niedobrego się pojawia. No dokładnie, dziki są bardzo pożyteczne. Dziki napowietrzają glebę ryjąc, wyjadają pędraki szkodliwych różnych owadów, które zjadają uprawy, które niszczą lasy. Ponadto młode dziki stanowią pokarm dla wilków, które ostatnio też się odbudowały, populacja wilków jakby już gości w naszych lasach. No jest to okrucieństwo, jest to barbarzyństwo. Ja wczoraj rozmawiałam z kolegą, który prowadzi ośrodek dla dzikich zwierząt i właśnie zszokowany powiedział mi, że w ten weekend odstrzelono kilka loch i malutkie, po prostu zdezorientowane małe dziczki biegają po lesie, no i czeka je śmierć głodowa, co tutaj dużo mówić, bo do loch myśliwi, jak wiemy, teraz mogą strzelać, małe już ich nie interesują i rozproszone małe dziki biegają po lesie. Dzisiaj wiem, że kolega będzie podejmował interwencję, będzie próbował je wyłapać, z jakim skutkiem nie wiadomo, no to są zwierzaki, które muszą być jeszcze przy matce. Także dla nas, miłośników zwierząt, przyrody, i myślę, że dla wielu osób to jest po prostu okrucieństwo, nie możemy się z tym pogodzić. Już ponad 300 naukowców wydało swoją opinię, że takie działania wcale nie są walką z ASF-em, że to wcale nie doprowadzi do likwidacji tego wirusa, wręcz odwrotnie, właśnie jeszcze spowoduje namnożenie tego wirusa, ponieważ no, krew na rękach myśliwych, na nogach, na oponach, w glebę wnikająca, powoduje przenoszenie, tak? Gdzieś psy powąchają, inne zwierzaki i po prostu ten wirus się jeszcze bardziej rozprzestrzenia po naszym kraju. Także uważam, że jest to okrucieństwo. Dziękuję. Ja jeszcze tylko dodam w tej części dotyczącej ASF-u. Polska miała możliwość skorzystania z pomocy unijnej w wysokości 31 milionów euro. Nie wykorzystaliśmy tych pieniędzy, które Komisja Europejska przeznaczyła do dyspozycji Polsce. Więcej, chcę dodać, że dziki nie wchodzą same do żadnej świniarni, więc dziki nie są w stanie wnieść tej choroby i zarażać same świń znajdujących się w hodowlach. Tę chorobę przynosi człowiek bądź inne zwierzęta. I jedyny sposób na zabezpieczenie się przed tego typu rozprzestrzenianiem choroby, to jest bioasekuracja. Odpowiednie maty, odpowiednia zmiana ubrań i tak dalej. I tak jak powiedziałem, za to ponosi odpowiedzialność rząd. Rząd, który zamiast wspomóc rolników i przeznaczyć pieniądze na ten cel, nawet niekoniecznie swoje własne, pieniądze, które były w dyspozycji czy Unii Europejskiej, oddane do dyspozycji rządowi polskiemu, nie zostały wykorzystane. Jedyny pomysł, jaki PiS ma w tej sprawie, to rzeczywiście mordowanie dzików. 600 sztuk w byłym województwie koszalińskim. Taki jest plan PiS-u. Te dokumenty nie zostały zmienione. Z tych dokumentów się PiS nie wycofał. I opowieści ministra, że to nie dotyczy całej Polski, tylko co niektórych powiatów, nie pokrywają się z wprost
z rozporządzeniami. Państwo macie te rozporządzenia. Rozporządzenie, które mówi wyraźnie o tym, że można strzelać do dzików przez cały rok, że celem jest osiągnięcie wskaźnika, to pani minister Golińska, 0,1 osobnika na kilometr kwadratowy. Skandaliczne zachowanie ministrów odpowiedzialnych za stan polskiego środowiska. Niestety nie jest to ostatni przypadek walki z określonymi gatunkami. Minister środowiska zabrał się za żubra, a teraz na celowniku mają być żurawie, więc boimy się, że zanim PiS skończy rządzić, to rzeczywiście większość gatunków w Polsce zostanie przetrzebionych.